Napisał do mnie jeden z moich bogatszych widzów, że chce mi dać ogromnego donata w Pet Simulator 99 ze względu na to, że odchodzi z tej gierki. No a ja nie mogłem przepuścić takiej okazji. Jak pewnie bardzo dobrze wiecie, robię cały team Shiny Huge i na pewno ten donate mi się przyda, a wiem, że ten ziomek jest w stanie dawać naprawdę holo ofertę i liczę na to, że dzisiaj dostanę kilkanaście Huge. No a co to będzie, to o tym się sami przekonacie. I w sumie ja też, bo mi nie powiedział, co to jest, powiedział, że niespodzianka na odcinek. No to ja powiedziałem, no dobra, spoko. Tak szczerze, jestem na maksa podekscytowany i w zależności od tego, co to będzie, ja wam coś rozdam z mojego ekwipunku, dobra? Żeby nie było, że jestem samolubny, również się z wami z tym podzielę. No to co, chyba zaczynamy. Zapraszam go na Discorda i gadamy. Siemano, KJ. Siemano, siemano, co tam, jak tam? Siemano, słyszałem, że masz dla mnie coś ciekawego. Powiedz mi, czemu ty nie masz nogi w Robloxie? A, bo mnie na to stać. A ty co, jakieś okularki śmieszne za 20 Robux? I co, i co? Za 20 Robux. Stary, 1000 Robuxów na nie wydałem. No, co masz dla mnie? Nie opłacało się. Słuchaj, ja kończę w tą gierkę, ten update, już myślałem, powiem tak, myślałem, że ten update coś wniesie, że coś się rozwinie, no i oczywiście jak to Preston wszystko umie, no, to źle zrobić, więc mam taki mały gifcik dla ciebie, jedne z ostatnich rzeczy, jakie mi zostały, no i co, dawaj trade'a szybciutko, raz, dwa, bo idę za chwilę. Ale mamuśka mnie woła. Mamuśka na kolację. Mnie woła. Myć się i do spania. To masz dla mnie ciekawego. Ale mam zamknąć oczy, czy nie? A zamykaj sobie, czy tam dobra. Chcesz. Dobra. Zamykam to zamknij oczy, no, a ja nie widzę, pokazuję. Ja już nic dobra. Nie widzę, nie? Ja stąd tylko to gadam przy zamkniętych oczach. No, no, no. To cicho bądź, cicho, cicho. 3, 2, 1. Ja nie wiem, co tam jest. Ja nie wiem, co dobra, tam dobra. Jest. Dobra, dobra. Czekaj, czekaj. To i to mogę ci dać nawet. Dobra, no możesz otworzyć oczy. Czyli to będzie kilka rzeczy? No to jest parę rzeczy. A no. Mogę strzelić? No dawaj. Wydaje mi się, że jest to 5 komputerów Rainbow. Nie, no co ty, aż tak to mnie nie powaliło. Aha, jeszcze. Okej, czyli to mniejszy donate? No troszeczkę mniejszy. No dobra, to zobaczymy, czy w ogóle warto to wrzucić na YouTube'a, bo jak to będzie słaby donate, to pamiętaj, że ja tego nie wrzucę, no. Nie, no musisz to wrzucić, musisz. No dobra, no wrzucę. To już mogę otworzyć oczy? Tak, możesz już. Ale gówno. Nie, nie dobra, sorry, nie można by brzydzać, jak dają za darmo, to wezmę, nie? Dobra, to masz, resztę sobie rozdam komuś, ma, to masz. 10 milionów, no dobra, no dzięki za tego donata. Jeden z bogatszych widzów na moim kanale wysłał mi ogromnego donata. Ale wrzucisz to na kanał. No tak, no 10 milionów gemów zarobiłem, stary, przecież ja sobie za to życie ułożę, nie? Kupię tak szczerze, jedną szóstą huge'a, nie? Jedną szóstą huge'a za to nowego kupię. Ale co, to no, tak to serio? Dwa live'y. No serio, czekaj, no daj trade'a, to ci dam jeszcze tego pety dobre. Bo akurat nie. Grałem jeszcze chwilę. No. O kurd, nie to. Okej, okay. Ale czemu ty masz coś Titanica takiego, w ogóle? A podoba ci się? No tak szczerze, nie no, Reinder, no. Przecież to jest jeden z gorszych Titaników. Nie denerwuj mnie. Dobra, masz takiego wyrzutka ode mnie, masz z mojego ekipu, weź sobie. Jak mówisz, że to jakiś słaby, to bierz, proszę. Weź go sobie. Proszę. On jest tak słaby, że go nawet w ekipie nie chcesz? No bo on daje 3 damage'a chyba. Jak sobie założyłem beta, to on nic nie robił, więc... 3 damage'a, nie dosyć, że brzydal, to jeszcze ma numer praktycznie końcowy, 1105. No bo słuchaj, historia jest taka, że mamuśka mi ogólnie go kupiła. Ja chciałem tego, mystery boxa takiego dostać, a mama mi postanowiła kupić, że to mi kupić, nie? No i powiedziałem, że ja tego nie chcę. I tego ani trochę nie używałem, więc mogę ci oddać tego wyrzutka. Ale innego. To jest, bo nickname to Grenin Jawol? To Jawor? To ty? No to ja, tylko że inne konto. Ale sam tego. Nakładałeś te czarmy, czy nie? Bo czarmy są kozackie, tak szczerze. Nie, to mama mi nałożyła. A spodnie też ci dzisiaj mama nałożyła, czy nie? Jestem bez spodni. Jestem, nie było dzisiaj mamy. No ale jak ja to kliknę ready, to ty nie zaakceptujesz, wyjdziesz z trade'a i wyjdziesz do odcinka. No, możliwe, że to się tak stanie. Ale to jest akurat serio, ty możesz to zrobić, a dostaniesz go, bo to jest stary wyrzutek. Ja mam 4 tytaniki i muszę to dać twojej konkurencji, najlepszemu streamerowi. Ej, to daj nie dwa. Nie powiem jakie. To daj dwa. Ale, dobra, zrobię takie coś, ale na... ile ty tam masz łapków średnio na film? 4. Dobra, 5 łapków i dam ci drugiego tytanika, którego nie chciałem rozdać, ok? Będę musiał go rozdać? Nie, ale dobra, bo ja jeszcze mam jedną prośbę, to za chwilę Oho. Się dogadamy się. Mam prośbę, zaczyna się, ale tego Titanica, ja to mam prośbę, żebyś nie klikał unready, nie? Tak szczerze ci powiem. Dobra, no mówię, wyrzutek, bierz sobie. Jest. Ja co jest grane, Titanic?
Wyszutek, ale gówno. Dobra, da się to jakoś usunąć? Tak szczerze? Nie, jednak oddaj. Dobra, no, mogę ci oddać, nie? No ja tak szczerze tego nie potrzebuję, nie? Dobra, to bo oddaję, wiesz, że ja go po prostu sprzedam i kupię sobie za to shiny future. Nie denerwuj mnie, za nie, no nie oddam ci, no ja jestem skamerem, nie? nie denerwuj mnie, człowieku, miałeś mi to oddać po odcinku. Mogę ci net na odcinku oddać. Już, spoko, nie clickbaitujemy widzów, dobra. Dawaj to. Proszę, dawaj nie to. Ma najmniejszego problemu. Dawaj to. Zostaw. Zostawiam. Siema, wychodzę, pa. Siema. Ej, da się usunąć tanika? Nie, nic się nie da usunąć przez tej gierki. Dobra, ja się zatrzymałem na Pensjonator X. Ja się zatrzymałem. Nie, no dobra, weź go sobie tak serio. Tak serio? Tak serio, serio? Tak. Ile on jest wart? 7 miliardów? 8 miliardów? Nie wiem, ile teraz stoją najtańsze Titaniki. Ja go kupiłem ze strony, więc nie wiem. Ze strony. Czekaj, ile on jest warty? Czekaj, co ty powiedziałeś? 7-8 miliardów pewnie, nie wiem ile. Nie gadaj, tam było napisane 6 milionów. 6 milionów. Ej, ja tak szczerze muszę ci powiedzieć, że masz naprawdę kozackiego skina, nie? Dzięki, wszyscy mi wyzywają, że mam takiego fioletowego skina, a ty chociaż doceniasz, człowieku. Dziękuję. Za to, że ci pochwaliłem skina, dasz mi coś jeszcze? Spada, ja mam dla ciebie taką propozycję. Nie chcę żadnej propozycji, ja już kończę ten odcinek, 8 minut, dobra, nie ma. Nie, dobra, nie, wysłucham nie, tej propozycji, nie. Ale z czystej ciekawości i dlatego, że nie ma jeszcze odcinek 8 minut. Dobrze. A więc słuchaj, mam taką gierkę, którą robię z ziomkiem, nie? No i robimy ją już od stycznia. I nie mamy którego nikogo roku? 2020. To tak z pół roku, no. No tak troszeczkę już to idzie. Więc mam taką propozycję dla ciebie. Czy może byś zaproponował mi... Co? Nie, chodziło mi, czy zamarketujesz mi gierkę, zareklamujesz tak ładnie, że się postarasz. Oczywiście nie ma nic z tego wspomnianego, jeżeli chodzi o Titanica, możesz sobie go wziąć na zawsze i mi nie oddać, jeżeli powiesz nie na tą ofertę, ale było mi miło, jakbyś zaakceptował ofertę i zaczął to reklamować ładnie. Także było dużo graczy, dużo Robux. Jak powiem, że nie, to wtedy mogę sobie zatrzymać Titanica, czy nie? No możesz, już ci go dałem tak jako gifta, tak. Aha, naprawdę. No to tak szczerze to nie chcę. Nie, no proszę, panie Pedro, nie, proszę. No nie chcę, tak szczerze ci powiem, to nie chcę, nie, tego reklamować. Nie. Patrz, jak czytałem, że proszę. Nie. Patrz, na kolana zszedłem, no proszę. To znaczy, panie możemy Pedro. Zrobić tak, ja ci powiem, jak się ta gierka nazywa? Disaster Drive. Okej, to możemy zrobić tak, ten Titanic jest niezależnie od tego, czy ja wypromuję tą gierkę, czy nie, tak? No tak, dokładnie, tak jest. Okej. To jest jako gift. Czyli to jest po prostu prezent, bo chciałeś się tutaj znaleźć, tak? No tak, chciałem być na odcinku. To ja teraz wszystko rozumiem, tylko możemy zrobić tak, no bo to podchodzi pod cross-trading, a ja cross-tradeować w Pet Simulatorze nie chcę, więc możemy... Nie, no, jest jako gift. No, możemy zrobić tak, bo ja tego na pewno nie będę robił charytatywnie. Po pierwsze muszę sam sprawdzić tą gierkę i zobaczyć, czy jest ona faktycznie dobra. Jak będzie dobra, okay, to wtedy możemy pomyśleć. Po drugie, ten Titanic nie ma totalnie nic z tym wspólnego. Ja i tak będę chciał za to pewnie jakieś robuxy, albo content creatora, albo procenty, czy coś tam. Ten Titanic to jest nic, będę chciał za to na pewno jakąś inną zapłatę. No jakąś rangę dostaniesz, tak? Noob, albo coś, jakąś rangę dostaniesz. Nie, rangi ale nie dostanę, Titanic, nie. Nic. Od razu mówię, tylko że jak ta gierka będzie gówniana, to ja od razu ci mówię, że ja tego nie wypromuję, nie? Dobrze, to wbijam w tym momencie. Czyli to i zobaczcie, jak ta gierka wygląda. Dobra. No i jesteśmy po tym teście i muszę ci powiedzieć, że naprawdę mega mi się podoba ta gierka, nie? Dziękuję, ale naprawdę tyle czasu to robiliśmy, że to się nie mogło nie spodobać. No ta gra, jak ludzie testowali, mówili, że to jest super, że to może być główna gierka, lepsza od Pet Simulatora, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze jak ty będziesz to reklamował, to jadź się. Dobra, słuchaj, ja mam jeszcze jeden pomysł, jak rozdać mojego kolejnego Titanica, nie? No, a ile masz jeszcze tych Titaników? A trzy jeszcze. A to daj jeszcze jednego. Chciałbyś, człowieku, nic ci nie dam dopóki, właśnie, dopóki, jeżeli wypromujesz tą, zobaczymy jak dobrze promujesz tą gierkę. Jeżeli wypromujesz tą gierkę przed wyjściem gry, a wyjście gry to będzie 3 maja, więc musicie sobie zapisać tą datę w notatniku, nie wiem, na psie, no nieważne. Jeżeli ją dobrze wypromujesz i zrobisz przed wyjściem gry 5000 faworitów, nie? 5000. Ile? 5000, wiesz ile to. To rozdam Titanica. Ale jak rozdasz Titanica? No dam komuś, kto... No, na live'a razem zrobimy.
i rozdamy Tytanika. Ale tak szczerze, ja ci nie ufam, że ty rozdasz tego Tytanika. Nie, rozdam, obiecuję, serio. Przyrzekam. Możemy zrobić tak, że mi dasz tego Tytanika i ja go rozdam na live. Dobrze, ale to na live ci dam tego Tytanika. Tak. Ale... No na live, no. No dobra, to możemy tak zrobić. No dobra, tak możemy zrobić. Ale 5000 faworitów ma być. 5000 faworitów. Inaczej nie. Ale oni nie dadzą rady tyle. Może zmniejszymy trochę próg. 4,5 to jest mój minimalnie. To może 3. No. Nie. No 3. No walcie dla widzów. 4. To krakowskim targiem 2,5. Krakowskim targiem to się za chwilę z tego wyrzucę projektu, tak? Ale mogę powiedzieć, że to jest moja gierka? No możesz powiedzieć tak jakby twoja. Jo, ty. Ale normalnie, jesteś, że ja za promowanie gierki dostanę Robuxy? No jesteś jeszcze właściciela mi dacie? Dobra, to no, ja was... A, nieważne, nie chcę mówić, co ja z wami zrobię. Co zrobisz? Ej, nie denerwuj mnie nawet. Nic nie zrobisz, człowieku, masz tylko promować. Dobra, to słuchaj. 4000 faworitów przed wyjściem gry i rozdaję Tytanik razem z tobą. 4000 faworitów. Ej, wiesz co, tak szczerze, ta gierka mi się tak spodobała. Ej, nie sądziłem nawet o tym, nie? Że można zrobić taką gierkę, że ja ci nawet mogę oddać tego Titanika. Po prostu ja chcę ją promować, nie? Co ty gadasz? No tak serio, nie ma problemu, nie? Mogę ci go oddać. Ale nie, strolujesz. No a po co mam ten? No w sensie to nie o to chodzi, że bo po prostu ja nie potrzebuję aż tak bardzo tego Titanika, nie? Ale jestem naprawdę ciekawy, jak się rozwinie ten projekt, nie? Ale ten projekt jest serio porządny, no staraliśmy się, no serio, zobaczycie widzowie tego 3 maja, że to jest serio postarany projekt, tak szczerze, serio od serduszka, jest mega mocny projekt. Ja nie potrzebuję tego Titanika, nie? Dobra, to może zrobimy tak. No. 4000 faworitów i ja ci tego Titanika po prostu oddam i to będzie jako forma nagrody. Nie, bo to będzie cross trading, nie można tak robić. Aha, sorry, nie wiedziałem. Dobra, to po prostu wbij ten próg i ja od ciebie rozdam tego Tytanika. I tyle. Dobra, wiesz co? Nagramy kolejny jeszcze odcinek, gdzie ci zrobi challenge. Jeżeli odpowiesz na pytania, tak samo jak ty kiedyś widzą. Jeżeli wygrasz, znaczy odpowiesz na wszystkie pytania, to dam ci tego Tytanika. Po prostu, tak zrobimy, okej? Okay? Nie jest to głupie, ale dobrze, wtedy rozdasz to też tak dla widzów na 4000 faworytę drugiego. No tak, oczywiście. A tak, jaki to jest drugiego Titanic? Tytanika też. Fawn. Nie, no daj jakiegoś lepszego, jak masz 3. To mam takiego białego. Jakiego białego? Tego, co lata? Nie, no żartuję, przecież takiego to bym nie dał. Nie, no mogę lakiego dać. Lakiego? Taki sam jak ty masz, no. No dobra, no. Dobra, git. Pasi, no. Dobra, dobrze. To widzowie, przypominam, 3 maja, napiszcie sobie w notatce, nie wiem, na komputerze, na komputerze w ogóle, na mamie przypomnijcie, żeby wam przypomniała. I co? Trzymajcie się i widzimy się 3 maja, siemanko! Siema Kajo, bo ja jeszcze pogadam z widzami. Generalnie to jak widzicie, no ja po prostu tego Titanika oddałem, on mi serio nie jest do szczęścia potrzebny, serio go nie potrzebuję, może go będę pożyczał co jakiś czas albo nie. W sumie nie wiem, czy pożyczanie petów w Pet Simulator jest legalne czy nie, ale też nie chcę po prostu za jakiś cross trading, bo projekt jest naprawdę fajny. A ja za darmo od siebie mogę wam rozdać, wiecie co, nie, to jest za słaby huge, takiego huge amethyst dragona, 165 milionów, żeby go wygrać, zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę, w komentarzu napisz słowo gra. Tak szczerze to wydaje mi się, że bardzo warto jest wbić do tego linku w opisie do tej gierki, zostawić tego faworytę, ze względu na to, że możecie wygrać Titanic Fauna tam chyba z tego, co mi się wydaje, więc naprawdę mega OP, jak widzicie, no gierka ma ogromny budżet, nie? Ja jeszcze zagrałem, jest ona kozacko zrobiona. Ej, no, szczerze się nie spodziewałem, nie? Gdyby to był chłam, wziąłbym pewnie Titanika i bym odszedł. Albo bym nawet nie brał Titanika. Ale wow, graty dla chłopaków, że zrobili taką kozacką gierkę. Może nawet procenty się uda? A, jestem też ciekawy, co sądzicie o tym nobie.